Witam Państwa już na trzecim, ostatnim spotkaniu z modułu Kultura w sieci, Miasto w sieci, które odbywa się w ramach właśnie Bibliokampu. Dzisiejszym tematem są gdańskie blogi i co z nich wynika. Taki jest tytuł. W poprzednich spotkaniach w ramach tego właśnie modułu Kultura w sieci gościliśmy Tomka Nadolnego, który nam zrobił taką mały przegląd trójmiejskiej blogosfery, jak ona wygląda, jakie są blogi, różne tematyki, przedstawił taki swój kanon takich najważniejszych rzeczy. Tomek Nadolny się zajmuje tymi blogami już od dobrych paru lat, tak więc obserwuje tą blogosferę, jak ona wygląda. Tak więc to było takie dobre wprowadzenie w ten temat. Gościliśmy również Ewę Salamon z Urzędu Miasta w Gdańsku, która zajmuje się organizacją tej konferencji Blog Forum Gdańsk. Tak więc na te pierwsze spotkanie było takie bardzo fajne, wprowadzające. Kolejne to było spotkanie z Gdańską Encyklopedią, a dokładnie z Gedenopedią, czyli tą encyklopedią w internecie, co posiadamy. Tak więc to dla nas było bardzo ważne spotkanie. A dzisiejsze spotkanie, gdańskie blogi i co z nich wynika, jest o tyle ważne, że dotyczą chyba przede wszystkim mieszkańców, prawda? To, co się dzieje na tych blogach. Jest takie bardzo bliskie temu, co nam wszystkim właściwie w Gdańsku zależy. I bardzo nam zależało, żeby właśnie ten temat też poruszyć. I osoby, które dzisiaj występują, zajmują się Gdańskiem, piszą o Gdańsku. Każdy trochę w inny sposób i w inny sposób się zajmuje, ale to miasto dla nich jest bardzo ważne. Tak więc dzisiejsze spotkanie poprowadzi pani Aleksandra Kozłowska, dziennikarka z Gazety Wyborczej, autorka tej książki Człowiek Ziemniak kontra Kobieta Bluszcz. Pani Aleksandra pisze bardzo dużo w Gazecie Wyborczej na temat takich lokalnych spraw mieszkańców Gdańska. Tak więc wydaje mi się, że jest najodpowiedniejszą osobą do poprowadzenia tej dzisiejszej dyskusji. Pan Jarek Wasilewski jest autorem tutaj swojej książki, którą z panem Janem Danilukiem napisał na temat Wrzeszcza i prowadzi swojego bloga z wrzeszcza.pl, na którym właśnie porusza tematykę chyba bardziej historyczną, ale z tego co słyszałam też bardziej niedługo pewnie pójdzie w stronę... Ożywiłem się, tak. Tak, w stronę lokalną. No i pan Tomasz Struk, który pracuje w radio. Już nie. Już nie? Już nie. Już nie, ale znamy go ale czuję się właśnie audycji radiowych i prowadzi bloga staraoliwa.pl, na którym właśnie porusza też takie sprawy, nie tylko też historyczne, ale takie bardziej też lokalne tego, co się właściwie dzieje w dzielnicy. Tak więc podejrzewam, że wszyscy mieszkańcy dzielnicy Oliwy znają tego bloga i pewnie z niego korzystają. Też mam książkę, ale na razie jest pusta. No i pan Tomasz zaczyna pisać książkę. Podejrzewam, że następne spotkanie będzie zbliżyło. Tak więc oddaję głos i zapraszam Państwa. No to witam w Starej Oliwie, to piękny widok ze Starej Oliwy i krótko o tej stronie. To jest, jak sama strona głosi na nagłówku, nie jest to blog. Zresztą Tomek Nadolny zresztą to trafnie sklasyfikował na tym spotkaniu pierwszym. Chciałam zaznaczyć, że my tutaj rozróżnie na widokach, to nie jest ważne. To po prostu pokazywało, jak płynne jest to pojęcie tak naprawdę, ale myślę, że to tak naprawdę wynika z takiego samego korzenia po prostu. Czyli chęci pisania z jednej osoby, potem gdzieś rozchodzące się. Natomiast jakby w zamyśle to miało być coś szerszego, czyli już taki bardziej portal informacyjny. Aczkolwiek oczywiście zaraz to zresztą dojdziemy, że to wychodziło z czegoś takiego osobistego. Tak naprawdę to z forum internetowych, które każdemu polecam, to jest świetna rzecz. Może teraz troszkę już odchodząca w takie lekkie zapomnienie trochę. Myślę, że Facebook to trochę przejmuje i inne jakieś portale społecznościowe, ale jeszcze to się gdzieś trzyma. Fora mają tę zaletę, że łatwiej nam znaleźć zdecydowanie informacje, które zostały kiedyś wpisane wcześniej. Rzeczywiście na Facebooku, jak ktoś sobie napisze, to po 3-4 dniach to już ciężko jest znaleźć, to się zakopuje pod ciężką, wielką warstwą kolejnych informacji. Jest tak naprawdę właśnie strona wynikła z tego, że dużo się udzielałem na forum oliwskim, gdzieś tam właśnie rozmów między sąsiadami, w cudzysłowie, ale tak naprawdę też z wszystkimi, którzy się interesują oliwą. I no, wynikła z potrzeby uporządkowania tego wszystkiego, ułożenia chyba w takie jedno centralne miejsce, które byłoby dla wszystkich znane i łatwe potem też do odnalezienia i do identyfikowania się. I stąd narodził się pomysł takiej strony. Jako zupełny laik zrobiłem ją w HTML-u najprostszym, jakim można było. Co tak naprawdę przydało mi się na potem bo jednak te jakieś tam triki się momentami bardzo przydają, nawet kiedy już się ma jakiś tam bardziej profesjonalny szablon.
chociaż od początku to już miało wyglądać właśnie taki układ, mieć już jakiegoś tam też portalu z podziałem aktualności na informacje kulturalne. Tak to mniej więcej wygląda teraz. Strona istnieje od ponad 5 lat. Od początku były to też informacje o tym, co się dzieje w dzielnicy. I tu się chyba właśnie to trochę różni od bloga, że te informacje starają się być takie pisane jednak bezstronnie, bardziej jakby agencyjno-dziennikarsko, a to chyba wynika z tego, że dziennikarzem jestem, więc miałem potrzebę właśnie informowania ludzi o tym, co się dzieje za najbliższym rokiem. Jednym z takich też impulsów do tego, żeby stworzyć stronę, była potrzeba też możliwość powołania Rady Dzielnicy w Oliwie. To tak praktycznie było, równolegle się działo. I jakby ta strona też to wspierała od początku. Jakieś tam głośniejsze sprawy, które pewnie Państwo słyszeli, a tak naprawdę w jakiś sposób przebiły się dzięki właśnie stronie staraoliwa.pl. To jest sprawa Parku Oliwskiego, słynna, kiedy arcybiskup Łódź jakby zamierzał przejąć część Parku Oliwskiego na podstawie tam zapisów w Księdze Wieczystej. To tak naprawdę strona była pierwszym informującym o tym. Myślę, że też duży wynik do Rady Dzielnicy w końcu po 2 latach informowania o tym też był chyba skutkiem tego, że o tym dużo pisaliśmy. Było naprawdę bardzo dużo kandydatów, jest 15 miejsc do takiej rady, 32. Wysoka jak na Gdańsk frekwencja, dzięki temu też dzielnica ma dodatkowe bonusy właśnie dzięki takiej frekwencji, więc jakby sumy do wydania na każdego mieszkańca. To jest nasz rekord, to w kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy poszło. Opowieść naszej forowiczki, która na forum jakby dokonała odczytania symboliki domu, czyli jakby ozdobień na takiej ruinie, która stoi naprzeciw Katedry Oliwskiej, a tych ozdobień dokonali studenci Akademii Sztuk Pięknych pod kierownictwem jednego z profesorów. Natomiast jakby przy odrobinie rzeczywiście przyjrzenia się można identyfikować było pewne symbole na tym domu jako satanistyczne. To zresztą potwierdził właśnie wtedy egzorcysta archidiecezji gdańskiej, więc jakby człowiek jak najbardziej profesjonalny. Więc rzeczywiście polecam lekturę, łatwo znaleźć ten artykuł, bo jest numerem jeden, jeśli chodzi o czytelność do dzisiaj. Ale chyba są jeszcze, tak? Normalnie. Nie, został tylko szczur, reszta się już tak naprawdę rozpadła z racji wieku, wichur czy czegoś tak naprawdę, więc już niewiele z tego zostało. Zostały tylko te trwałe małurki, bo tam jeszcze były obrazki, był jakiś Schopenhauer jako małżeństwo z kimś tam. Wiele rzeczywiście polecam, bo to już się zastanawiam, coś w tym może jest. W każdym razie mieliśmy nadzieję, ja miałem nadzieję, że to spowoduje w jakiś sposób ruszenie sytuacji tego domu, że on wreszcie przestanie straszyć, bo to jest dokładnie naprzeciw parkingu, gdzie przejeżdżają autobusy z turystami. A to co po lewej? Po lewej to jest właśnie to jest ten obraz, który widać tam w oknie, w takiej czerwonej ramce. Mhm. Tylko on właśnie po odwróceniu wygląda tak strasznie. Jednocześnie tu też się doszukiwała ta nasza czytelniczka i to było umieszczone jako artykuł po prostu, czyli to był wkład jakiejś zupełnie osoby z zewnątrz, nie mojej. Cały tekst, tłumaczenie, też fotografie. Ja w zasadzie to przyłożyłem się, że skontaktowałem się z egzorcystą, pokazując mu to i on to potwierdził, tak. A ile osłon? Może najpopularniejszy artykuł? Na dzień dzisiejszy chyba tam jest 50 tysięcy chyba, nie wiem. Już nie pamiętam. Kilkudziesięciu tak naprawdę, bo to rzeczywiście wirusowo się rozeszło na Wykopie czy gdzieś tam. Niektórzy się trochę pośmiewali, że to taki zabobon czy coś. No. Gazeta podchwyciła, dokładnie. Też piszemy o zajeździe tramwajów konnych, które non-stop płonie, coś się w niej dzieje ciekawego. Ostatnio piszą nowe reklamy. Służy jako nośnik, właściciel kolei, chce mieszkańców stamtąd przegnać. No i tak naprawdę marzy pewnie o to, żeby to się zawaliło, więc cały czas monitorujemy to, piszemy i zwracamy uwagę na to, że jest to ważny zabytek, który powinien jednak być zadbany i mimo wszystko nie można popuścić po prostu właścicielowi. Strona też w jakiś sposób integruje mieszkańców. To było też takie ważne chyba zadanie. I to też był pomysł, który przyszedł od mieszkańca. Jedna mieszkanka się zwróciła z pomysłem organizacji wyprzedaży garażowej wzorem Skandynawii czy Stanów Zjednoczonych. Jak potem udało mi się dotrzeć, szukać informacji, to tak naprawdę była pierwsza wyprzedaż garażowa w Polsce. Właśnie w Oliwie.
I zapraszam od razu 15 czerwca, najnowsza edycja będzie już 6 w Oliwie. To jest świetna rzecz, byliśmy na ostatniej w kwietniowej, kiedy było bardzo zimno, prawie 4 stopnie było powyżej zera. Wydawało się, że będzie wiosna, to mieliśmy już 20 punktów w Oliwie, czyli 20 wspólnot czy adresów się do tego przyłączyło. Więc można z mapką chodzić po całej Oliwie od 9 do 15 i szukać jakichś fajnych starych rzeczy, które ludzie powinni z zasady sprzedawać za grosze. Pomysł się przyjął, już wiem, że Sopot też się zaraził tym pomysłem i również inne miasta. W Poznaniu jest, gdzieś też na południu, więc fajny pomysł chwycił, chociaż to nie jest autorstwa zupełnie naszego, bo to jest na zachodzie znane, ale w Polsce chyba rzeczywiście po raz pierwszy w Oliwie, od początku związane ze stroną internetową. Ostatnia akcja tutaj z kolegą z Wrzeszcza Dolnego, z akcja obrony czołgu, takiego charakterystycznego miejsca w Oliwie. Tutaj rzeczywiście jakby mieszkańcy stanęli w obronie takiej ciekawostki, że Oliwa była takim miejscem, gdzie można idąc spacerem albo jadąc samochodem nagle spotkać czołg na ulicy zaparkowany. To nie jest normalna sytuacja, to jest właśnie bardzo fajne. Niestety miasto zażądało nagle niebotycznych opłat. Po 12 latach zobaczyło, że ten czołg stoi i stwierdziło, że a może tak zapłacić za pas drogowy zajmowanie, więc trochę rozpoczęliśmy taką społeczną aferę sprzeciwu wobec tego. Dzisiaj o godzinie 5 embargo już poszło, poszła audycja Rady Gdańskiej, jest kompromis wreszcie, że za bardzo małą tam jakąś stawkę ten czołg będzie mógł stać, więc chyba można to uznać za sukces. Strona to też, jakby to też wyszło z moich zainteresowań i tutaj bardzo jest to blogowe, bo to rzeczywiście pomyślałem, że fajnie byłoby zgromadzić w jednym miejscu jak najwięcej informacji historycznych o dzielnicy i to wcale nie takich sięgających, nie wiem, Króla Ćwieczka i jakichś strasznie zamierzchłych czasów, tylko takich właśnie namacalnych, gdzie możemy zobaczyć budynek i poznać też jego historię. Zresztą będzie pewnie Jarek wiele o czymś takim mówił. Takiej namacalnej historii, która nas bardzo ukorzenia, bo jakby jesteśmy w większości przerwani, nie mamy tutaj pradziadków, dziadków specjalnie, którzy mogli nam opowiedzieć o tym, co było tutaj przed wojną, czy trochę dawniej. Mało jest takich osób, więc jakby uważam, że trzeba nadrobić tę lukę i w ten sposób jakby ludziom to przekazać. Dzięki temu też mam nadzieję, że ci ludzie będą bardziej kochali miejsce, gdzie mieszkają i będą je bardziej szanować. Więc właśnie takie historie, jak odnalezienie tego niesamowitego albumu, mnóstwo ciekawych zdjęć, niesamowita, pasjonująca historia, to odsyłam na stronę, bo to w wyniku takiego dochodzenia dziennikarskiego niesamowite fajne informacje wyszły a propos tej rodziny, która była prześladowana częściowo w czasie wojny. To była rodzina szwajcarska. Też udało się kiedyś otworzyć historię takiego napisu, jak Hollywood ma w Los Angeles. To też Oliwa coś takiego miała, do dzisiaj są nawet ślady czegoś takiego, wielki napis w lesie, tutaj, który stworzył nadleśniczy Danc, tak się nazywał, i to jest data nasadzenia. Po prostu zrobił to z innych drzew, które w ten sposób się na tle odcinały. Również jeszcze jakieś inne historie, też współpraca jest strony z świetnym magazynem 30 dni, który polecam wszystkim. Więc jakby też mamy dogadane z redakcją, że możemy oliwskie te rzeczy też na nasze strony przynosić, więc łatwo je wtedy znaleźć, bo sam periodyk 30 dni niestety swojej strony internetowej nie ma, a szkoda. Jest to kopalnia niesamowitych informacji. No i jakby część tą forową przejęły rzeczywiście dzisiaj portale społecznościowe, ale jest to jednocześnie forma promocji, którą polecam każdemu, nawet naszą klasę, która wydawałaby się już czymś takim trochę już lekko starym, retro, a jednak się niektórzy mówią, że to jest agroportal. A jest tam trochę osób, zwłaszcza myślę, że właśnie w starszym wieku to ci ludzie tam jeszcze cały czas siedzą, grają, bawią się, w związku z tym też można jakby w ten sposób docierać do nieco innego targetu, który jest na Facebooku, gdzie jest młodszy, wiadomo, czy Google+. No i to tyle z Oliwy. Zapraszam do Oliwy.